Robert uczył posłuszeństwa swego trzyletniego syna Pawełka. Pasem żonę przekonał do swoich metod wychowawczych siniakami. Czternastoletni Paweł zdobywał szacunek kolegów pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem, też używał argumentu siły: Nie bij. Kochaj. 14 miejsce we właśnie opublikowanym rankingu miast zrównoważonych zajęły suwałki. W 2018 roku byliśmy na 25. pozycji. Pod uwagę brany był rozwój społeczny, gospodarczy oraz obszar środowiskowy. W tym ostatnim osiągnęliśmy najlepszą pozycję. Siódmą. Cała pierwsza dziesiątka to miasta postrzegane jako atrakcje turystyczne, posiadające dodatkowe atuty, dobrą jakość powietrza, znaczny udział terenów zielonych w strukturze miasta. Pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego otwieramy trzecią dziesiątkę listy. To również sukces. Zdaniem prezydenta miasta, przyjęta kilka lat temu strategia kładąca nacisk na rozwój przedsiębiorczości przynosi efekt. W jego ocenie sukces miasta w tym rankingu to to efekt dużych, strategicznych inwestycji, doskonale rozwijającego się rynku budowlanego i mieszkaniowego oraz ciekawa oferta spędzenia wolnego czasu. W obejmującym 50 miast rankingu znajdujemy tylko dwa miasta z naszego regionu: nasze Suwałki i Stolicę Województwa. Białystok w klasyfikacji ogólnej wyprzedza nas, ale nieznacznie, zajął 11 miejsce.